Pozwól sobie świecić swoim światłem. Odcinek 12 podcastu Biznes z Duszą. Jak prowadzić milionowy biznes w duchu Ayurvedy? Jak nie wstydzić się swojej kreatywności? W dzisiejszym odcinku podcastu Biznes z Duszą zapraszam Cię do rozmowy o darmie ścieżce prowadzenia biznesu, na której realizujesz misję swojej duszy. Spotykam się dzisiaj z Marią Nowak-Szabat, właścicielką milionowego biznesu, która podzieli się z tobą swoimi sekretami prosperowania, opowie o prowadzeniu biznesu w duchu ajurwedy i zainspiruje ci do tego, abyś pozwoliła sobie świecić swoim światłem i dzielić się swoją kreatywnością ze światem. Posłuchaj. Witaj w podcaście Biznes z Duszą, tu Celestyna Osiak, jestem mentorką, trenerem soul coachingu i przedsiębiorczynią. Biznes z Duszą to podcast, w którym duszę łączymy z biznesem, a ja z moimi gośćmi pokazuję jak w swoim biznesie prosperować z lekkością i zmieniać świat na lepsze. Gotowa? Zaczynamy! Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Biznes z duszą. Dzisiaj mam specjalnego gościa i też um, ten odcinek podcastu Business z duszą jest specjalnie nagrywany, bo nie jesteśmy dzisiaj w studio, tylko jesteśmy z Marią Nowak Szabat. Tutaj i, i na zoomie, i, i w audio. Bardzo się cieszę, Mario, że jesteś. Dla mnie zapytałam się ciebie, jak mam Ciebie przedstawić. Powiedziałeś, że żebym zaczęła ja. Czym Cię przedstawiła i że jesteś ciekawa, jak ja Cię przedstawię? Więc dla mnie jesteś taką mistrzynią ayurvedy polskiej i mentorką biznesową w takim holistycznym duchu, i właśnie w takim holistycznym duchu, w którym uczysz jurwedyjskiego podejścia do biznesu. A jak Ty się przedstawisz? Hmm, dziękuję Ci bardzo za to przedstawienie. Witam bardzo serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. Wiedziałam, że się czegoś ciekawego dowiem o sobie, jak pozwolę Ci mnie zapowiedzieć. <grym> Także dzięki, bo faktycznie, tak jak powiedziałaś, czuję, że weszłam na ten, na ten poziom mistrzyni, jakkolwiek by to nie brzmiało. Zajmuję się ajurwedą w życiu osobistym kilkanaście dobrych lat, a zawodowo od 2013-2014 roku i czuję się nauczycielką Ajurwedy z powołania. Moją misją jest to, żeby ludzie mogli z niej skorzystać, żeby ona trafiała do nich w sposób zrozumiały i dostępny. I przez te lata praktyki z klientami rozwinęłam różne produkty, usługi, i ostatnio dużo uwagi przywiązuję do tego, w jakiej kondycji są kobiety przedsiębiorcze i jak te kobiety mogę wspierać, żeby ich biznesy prowadziły w szacunku do swoich ograniczeń. I z pełnym wykorzystaniem swoich mocnych stron, o których ja lubię mówić, że są to asy w rękawie. Oprócz tego, czymś, co przyświeca mi od samego początku, jest tworzenie podwalin Ajurwedy jako zawodu w Polsce. Ajurwedy, która wyrasta na polskiej ziemi z tych naszych polskich korzeni medycyny ludowej, zrozumienia, cykliczności, pór roku, kuchni sezonowej. A zarazem takiego podejścia do tego jako do ścieżki zawodowej, czyli kształcę konsultantki Ajurwedy w ramach szkoły Ajurwedy, którą założyłam i prowadzę wspólnie z moim mężem Michałem. I cieszę się tym, że te konsultantki są widoczne w Polsce, osiągają coraz większe sukcesy i pokazują, że nie trzeba być lekarzem z Indii, żeby prężnie działać na polu Ajurwedy i dobrze na tym zarabiać. A, to jest genialne, bo właśnie jak przygotowywałyśmy się do tego podcastu, to tak się uśmiechałam do ciebie mówiąc, że mam troszeczkę podobną tutaj branżę, bo ty przygotowujesz konsultantów ajurwedyjskich, ja z kolei przygotowuję są so coachów. I też ciekawe jest to, co teraz powiedziałeś, że ta ajurweda rośnie teraz, zasiałaś to ziarno ajurwedy na rynku polskim i ona rośnie też w duchu tej naszej dawnej tradycji. Jaka jest ta ajurweda? Zacznijmy na początku troszeczkę o ajurwedzie, potem przejdziemy do biznesu, obiecuję. Ale jaka jest ta ajurweda właśnie na tym rynku, na tej ziemi polskiej, czyli ta ajurweda w Waszym wydaniu? A Ayurveda ma bardzo długą i bogatą historię, i myślę, że każda z nas, jak sięgniemy do swojej rodziny, to z pewnością znajdzie się tam jakaś mądra babcia, ciocia, matka chrzestna, siostra, kobieta, która wiedziała, że jak boli brzuch, to parze się mięte, że na kostki. Pomagają okłady z kapusty, tudzież na piersi w trakcie laktacji, syropy z cebuli, itd. To się wydaje takie oczywiste, bo wyrastałyśmy w środowisku, w którym było takie zrozumienie, ale naprawdę w wielu krajach, choćby w tej ubóstwianej przez nas często Ameryce, nie ma takiej głębokiej świadomości zakodowanej w ludziach od pokoleń, że pierwszą apteką jest natura, pierwszymi lekarstwami są te, które rosną przy domu, na twoim podwórku czy na twoim parapecie. Patrz geranium w polskich domach kiedyś obowiązkowe, bardzo energetyczna i lecznicza roślina zdobiąca nie jeden parapet, szczególnie na Podlasiu, na którym mieszkam. I wiem, że kobiety i mężczyźni w Polsce mają tą tradycję ajurwedy, choć wcale się to tak nie nazywało. Nikt wtedy nie mówił ajurweda, wata, pita, kafa, rytm dobowy nie pojawiały się ajurwedyjskie słowa, ale pojawiała się ajurwedyjska wiedza innymi słowy jest na czym budować. I w większości wypadków, jak przychodzą do mnie klientki, które chcą się otworzyć na ajurwedę również pod tym kątem zawodowym, to one sobie przypominają ayurwedę. One sobie przypominają, jakie kiedyś były, jakie miały intuicje, z taką ulgą mówią: "Wiesz, Maria, ja czułam, że to jabłko to tak niekoniecznie jest dla mnie dobre. Tak wszyscy mówią jedz jabłko, a ja wolę takie obrane ze skórki, ugotowane, taki kompocik. Kłania się w pas ajurwedyjskie zrozumienie, że jabłko jest cudowne, natomiast podnosi watę. Jeśli ktoś tej waty ma w sobie dużo, to będzie czuł dyskomfort w żołądku, będzie się czuł trochę bardziej taki niepewny, rozedrgany, a już w wersji gotowanej to będzie jak miód na duszę, cudowny balsam. I przychodzą te kobiety, które chcą odświeżyć tradycje często obecne w ich domach rodzinnych i uporządkować je, bo tam coś było, ale wielu rzeczy brakowało, wiele rzeczy też się później trochę zniekształcały. Z czasem przychodzą, porządkują, odświeżają, rozpoznają i umacniają się w tym wszystkim, co można powiedzieć bez przesady, wyssały z mlekiem matki, a teraz dzięki uporządkowaniu wiedzy są gotowe, żeby iść z tym dalej. I w pierwszej kolejności. Idą. Tutaj jest takie piękne określenie z języka angielskiego personal healer po polsku brzmi bardzo górnolotnie, bo powiedzielibyśmy osobista uzdrowicielka, ale faktycznie tak jest, że te kobiety stają w swojej mocy wobec mężczyzn w domach, wobec synów, córek, czyli stają się takimi uzdrowicielkami, które wiedzą, co robić i niekoniecznie od razu biegną do apteki czy do lekarza. A jak nawet biegną, bo jestem całym sercem za korzystaniem z apteki z lekarzy to wspierają swoimi działaniami zdrowienie domowników, swoje osobiste uzdrawianie. Część z nich chce wyjść ponad to, mają w sobie, czują takie powołanie, żeby dzielić się ajurwedą z innymi. One wkraczają na drogę konsultantek ajurwedyjskich. I to, co dla mnie ważne, to to, że ja patrzę na to, co się dzieje pod względem uporządkowania ajurwedy na rynku amerykańskim, na rynku niemieckim, angielskim i uczę według tamtejszych standardów. Czyli uczę według Standardów, które i w Polsce staną się standardami, jeszcze nimi nie są. Nie wprowadzam zamieszania, mówiąc konsultant pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia, bo nie ma takich rozróżnień na rynku międzynarodowym. Jest albo konsultant, albo terapeuta, albo lekarz. I uczę konsultantki tak, żeby one rzeczywiście wyszły do ludzi i miały poczucie skuteczności tego, co robią. Jeśli zechcą budować marki osobiste oparte na Ayurvedzie, oparte na talentach, to też dowiedzą się tego ode mnie jak. Dowiedzą się patrząc, bo myślę, że tak jak ty mówisz o sobie, że jesteś jedyną osobą, która w szkoli są coachów, to ja spokojnie mogę powiedzieć, że jestem jedyną osobą, czy jedną z niewielu osób w Polsce, które na polskim gruncie zbudowały biznes ajurwedyjski od zera do siedmiocyfrowych przychodów i jestem stąd. Nie jestem z innego kraju, tylko jestem stąd, ze swoją ścieżką taką edukacyjną, ze swoim wykształceniem. Zaczynałam od tego, od czego zaczynają teraz absolwentki szkoły, którą prowadzę i przez to pokazuję, że się da. I nawet nie muszę tak bardzo... Pokazywać i obnosić się, tylko one po prostu widzą, czytają, czują. i Jest to bardzo inspirujący przykład, który sprawia, że ta wiara w potrzebty duszy, te wizje, które nam przychodzą do głowy, zaczyna mieć mocne oparcie i spokojnie krok po kroku idą po swój sukces w dziedzinie praktykowania Ayurvedy jako zawodu. Albo, co również nie mniej istotne dla mnie, jako tej ścieżki osobistego uzdrowienia i uzdrowienia, które kobieta bądź mężczyzna wnosi do rodziny. Ale to jest niesamowite, co mówisz. Właśnie tak miałam się ciebie zapytać o to twoje hasło, Eurweda, przystępnie i zrozumiale. I to jest właśnie to, to tak pięknie teraz wytłumaczyłaś. Wiesz, ja sama mieszkam w domu z ogrodem. Bardzo się zaczęłam interesować dziełami. Mam taką przyjaciółkę, która jest zielarką i powiedziała mi takie zdanie, że te zioła, które rosną przy twoim domu, to są zioła, które rosną dla ciebie, personalnie dla ciebie. Wiesz, ja mam bardzo dużo przy moim domu bluszczyka kurdybanka i bardzo dużo pokrzyw. I ten bluszczyk kurdybanek wiesz, goście, na naszym stole latem w postaci herbaty. I bardzo się tym zainteresowałam teraz, co powiedziałaś, bo właśnie ta uzdrowicielka osobista albo uzdrowicielka domowa to jest taki kierunek, który naprawdę warto iść w dzisiejszych czasach, szczególnie jak się słyszy, że dzieci leczy się teraz nieustająco antybiotykami. W tych ostatnich latach, w tym wszystkim, co się dzieje od 2020 roku, i z tego co wiem, jeszcze się będzie działo kilka dobrych lat, ta droga, która dodaje nam mocy na porządku dziennym, jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Bo kiedy my czujemy się w mocy, żeby zadbać o zdrowie swoje i swoich bliskich, to też z większą mocą podejmujemy inne decyzje: decyzje zawodowe, decyzje finansowe, decyzje dotyczące o tym, jak chcemy żyć i na co się zgadzamy, a czemu mówimy nie. I stąd też mam wrażenie, że system celowo jest projektowany w taki sposób, żeby ludziom tą moc odbierać, a wprowadzać siłowe rozwiązania, czy wręcz przemocowe rozwiązania, bo kiedy my przestajemy wiedzieć, co się dzieje z naszymi ciałami, przestajemy wiedzieć, jak sobie pomóc, to stajemy się dużo bardziej bezbronni, również w tych większych tematach. No bo jednak, w tym wydaniu programu, że tak powiem, naszą realność tworzy ciało. Wiesz, że. Dusza, umysł, te wszystkie subtelne energie są cudowne, ale nasza rzeczywistość na ziemi teraz to jest rzeczywistość materialna, to jest rzeczywistość zdrowej wątroby, funkcjonujących oczu, sprawnie krążącej krwi w ciele. Jeśli potrafimy o siebie zadbać od strony takiej pracy u podstaw, to też mamy dużo większe zasoby, jeśli chodzi o emocje, umysł, o rozwój duchowy. O wszystko. Stąd Ajurweda właśnie zaczyna od podstaw i to, to w niej uwielbiam, że ona zaczyna od dodania um, zdrowia, witalności, życia na poziomie ciała, a potem przechodzi do aspektów związanych z umysłem, z duchowością, także co ciekawe z rozwojem powołania i z rozwojem zawodowym. Jednym z czterech celów życiowych, o których Ayurveda mówi, jest dharma, czyli powołanie, służba, coś co dobrze znasz, coś w czym jesteś od wielu lat, ale jest też obfitość materialna, która znaczy, że żyjesz w dostatku takim, który tobie służy, który tobie wystarcza. I tu też pięknie widać, że w tej starej i sprawdzonej wiedzy jest to nasze życie w różnych aspektach. Nie musimy być zdrowe, ale biedne, tylko możemy być zdrowe i bogate. No tak, to jest to tak samo jak ja mówię, że możemy być spełnione duchowo i spełnione finansowo i to o to chodzi. Ale to też ważne, ten aspekt zdrowia ja jeszcze wrócę na chwilę do niego, bo niedawno byłam na oczyszczaniu dietą Ewy Dąbrowskiej, no już nie pierwszy raz, i to, co zauważyłam teraz, bo kiedy byłam na tym po raz pierwszy x lat temu, to nie byłam jeszcze tak świadoma, a dopiero teraz tak naprawdę uświadomiłam sobie, że jakby w pewien sposób moje ciało wróciło do ustawień. Tych podstawowych ustawień, prawda? Fabrycznych. Fabrycznych, dokładnie. I to było niesamowite. Po prostu ja kocham kawę, absolutnie kocham kawę, ale ja od czasu tego sierpnia, w którym się oczyściłam, moje ciało po prostu nie kocha kawy. I to jest też niesamowite, że kiedy cały czas zalewamy się różnego rodzaju płynami i jedzeniem, i nie mówię kochani, żeby nie pić kawy, <laughs> żeby było jasne, to jednak tracimy zdolność wsłuchiwania się w swoje ciało i tracimy zdolność tym samym wsłuchiwania się w nasze zdrowie. Mm -hmm, tak, dokładnie, bo tu, tu Ajurveda pięknie tłumaczy ten... Metabolizm jedzenia, który ma też aspekt energetyczny, czyli wprowadza nas albo w jakości pełne satwy, spokoju, równowagi, harmonii, zestrojenia z duszą, zestrojenia z intuicją, albo tak jak na przykład kawa, w stan rajasu. Czyli myślisz, działasz, jest intensywnie, ale czasem czujesz się jak chomik w kołowrotku, albo jak, jakbyś próbowała złapać 10 srok za ogon i niby działasz, niby tak się starasz, tylko efektów jakoś nie ma. No albo w stan tamasu, jaki to jest stan, to wystarczy popatrzeć na ulicę jakiegoś polskiego miasta, żeby zobaczyć ludzi, którzy poruszają się, ale bardzo wolno. Patrzą, ale głównie w dół na swoje smartfony i widać w ich ubraniach, w ich sposobie bycia, ale też w energii, jak ktoś jest bardziej taki czuły na to, widać taki rodzaj ciężkości, zastoju, spowolnienia. To tu się kłania przetworzone jedzenie, mrożone mięso, te wszystkie rzeczy, które wychodzą z fabryki i są bardzo dalekie od natury. Tu Ayurveda to od dawna wie i tego też uczy, że to co jemy ma swoje psychiczne, energetyczne konsekwencje. I czasem, no tak jest, prawda, lubimy coś, co nam szkodzi ym, i to wtedy jest, y, jeszcze, jeszcze wymaga większej czujności, żeby rozpoznać, jakie są granice, do, do którego momentu możesz tego używać, od którego to już przejmuje kontrolę nad tobą. Czy ta kawa, czy ta czekolada, czy nawet te daktyle cudowne, ale jak się ich zje pół pudełka, to też powodujące stan, który wcale nie jest lekkością. Albo suche mango, które uwielbiam. Albo suche mango. Ojej, ale wiesz to, to... No miałyśmy rozmawiać o biznesie i zaraz do niego wrócimy. <noise> Ten temat zdrowia jest dla mnie ważny. Ja ki kiedy skończyłam kurs uzdrawienia pranicznego i ja od tej pory jak jem w restauracjach, to badam sobie poziom energetyczny zupy, którą mi przynoszą. I kiedyś miałam takie niesamowite doświadczenie, że byłam w podróży, zatrzymaliśmy się gdzieś z rodziną, byliśmy wszyscy głodni, więc zatrzymaliśmy się w jakiejś pięknej karczmie. Wszystko przepięknie wyglądało, tak w ogóle Eko i, i wspaniale. Po czym wzięłam dłonie nad tym jedzeniem, to był, to, był, to był gorący naleśnik, wiesz? Wtedy jeszcze mi ten ser tak bardzo nie szkodził. Teraz już nie wiem, sera, ale A ten gorący naleśnik, parujący naleśnik. Natomiast moja dłoń pokazała, że to jest zimne, że to jest po prostu zimne, że to było wszystko zamrożone najprawdopodobniej. I to jest tak niesamowite, jak w pewnym momencie, kiedy nauczysz się pewnych, pewnych rzeczy, to zaczynasz czuć. Zaczynasz czuć to jedzenie, czy to ono jest naprawdę dobra i z tą dobrą intencją robione. Już nie wnikając, tak jak mówi właśnie, kiedyś wspominałyśmy, że mamy wspólną znajomą, która uczyła i ciebie i mnie gotowania europejskiego, ciebie bardziej, bo ty więcej. <laughs> nie to tak bardzo, bardziej hobbystycznie, która mówiła, że też nastrój i intencja kucharza to też jest kolejna rzecz. Na którą warto zwrócić uwagę, a jest to dla mnie ważne, wiesz, dlatego że jak ludzie przyjeżdżają do nas do mnie na certyfikację są coachingu, to mamy mm, szefa kuchni czy szefową kuchni, i to też jest ważne, mm -hmm. kto to jedzenie podaje. Tak. No właśnie, to a propos podawania, ja jak patrzę na ciebie, zapisałam się na, do, do swojego newslettera, to a propos podawania, ja tutaj cały czas widzę, że ty podajesz nam, twoim, y, no, w moim przypadku czytelniczce newslettera, cały czas jakieś nowe produkty. Tu warsztaty takie, tu kursy takie, tu jesteśmy najpierw ajurwdejsko, a tutaj za chwilę biznesowo. Skąd ty, kochana, masz tak niezwykłą produktywność? No i jeszcze magazyn, który robicie, prawda, raz w miesiącu. Tak. Też taki pełny, obfity magazyn, w którym jest hmm. dużo informacji na temat Eurowedy. To jest kombinacja kilku czynników. Zacznę od tego, który stał się dla mnie jasny jakoś w ostatnich miesiącach. Miałam przyjemność odbyć sesję analizy wibracji czy częstotliwości w życiu, którą prowadzi Elena i Alejandro z, ze strony Holistic. Bardzo przy okazji polecam tę stronę i ich pracę, bo otwierają oczy na jeszcze trochę inne rozpoznania. Też, też byłam na takiej sesji u nich indywidualnej, tak otwierają oczy zdecydowanie. Na rozpoznawanie tego fenomenu, jakim jest życie w różnych przejawach. I tam w trakcie tej sesji wielu interesujących rzeczy dowiedziałam się o sobie, ale dowiedziałam się też, że, że w tej skali od 0 do 1000 każdy z nas ma taką przestrzeń, w której osiąga najwyższe wyniki. I w moim przypadku ta przestrzeń to jest twórczość. Jeśli chodzi o twórczość, to te moje wibracje są na poziomie radości, czyli gdzieś koło 500-600, nie pamiętam dokładnie, ale to jest mniej więcej to. To uzasadnia i to pokazuje, czemu ja tworzę tyle i Czemu w ogóle nieustannie mnie to cieszy i nie odczuwam zmęczenia, bo właśnie kiedy tworzę, to jestem najbliżej Boga, tak mówiąc wprost. I stąd ten ogrom twórczych pomysłów, który do mnie przychodzi, ale też to, że ja faktycznie je realizuję. Niektóre czekają zaparkowane, niektóre idą od razu na warsztat, niektóre pojawiają się, nikają, a niektóre rozwijam przez lata, tak jak choćby szkoła Jurwedy. Bo czuję w tym ogromną radość. Z drugiej strony, dzięki pracy nad tymi ograniczającymi przekonaniami, tu pewnie wiesz, o czym mowa, dotyczącymi finansów, doszłam do takiego momentu w swoim życiu, że zobaczyłam, że ja nie muszę się wstydzić oferowania tak bogatej kreatywności, jeśli ona jest moim faktem, moją codziennością, że jeśli idziemy do sklepu spożywczego, to nikt nie ma za złe sklepowi, że wystawił 1500 produktów, wręcz przeciwnie. Ja kocham te sklepy, które wystawiają dużo, zwłaszcza jak to są dobre jakościowo produkty. Na przykład w mojej ukochanej Gdyni są takie delikatesy, gdzie są i pistacje z Sycylii, i herbaty z Japonii, i jakieś egzotyczne owoce, i lokalne na biały albo zakwasy buraczane. I to, że można tak pokazywać, można pokazywać tą różnorodność, można pokazywać te towary z cenami na zasadzie: Zobacz, klienta jak to jest coś dla ciebie, to mamy to i mamy jeszcze to. Ja przez pierwsze lata swojej działalności byłam taka ostrożna w tym. Miałam takie przekonania, że przecież ja tutaj jestem, żeby uczyć, więc nie mogę za często. Muszę odczekać, nie wiem, trzy dni, trzy tygodnie, trzy miesiące, że tylko raz do roku, dwa razy do roku i tak dalej. Aż w którymś momencie nabrałam takiego podejścia do swojego biznesu, do firmy, jak do takiego dobrego sklepu z rewelacyjnymi produktami. Zobaczcie. To mamy w takiej różnorodności. Wybierajcie to, co wam służy. To, że w sklepie jest 1500 produktów, to nie znaczy, że ty masz wyjść i kupić 1500. Bo na przykład w poniedziałek masz ochotę na lokalne, nie wiem, czereśnie, a w czwartek marzysz o ananasie. I to wszystko jest w tym miejscu. My takie jesteśmy, też my, kobiety zwłaszcza, prawda? Że czasem mamy taki swój smak i wiem, Znam na tyle klientki, że wiem, że one też mają swoje smaki. Czasem potrzebują stricte Ajurvedy na konkretny temat, zdrowa wątroba z Ajurvedą, proszę jest. Czasem potrzebują rzeczy związanych z biznesem, czasem potrzebują tego, co łączy Ajurvedę z seksualnością temat, który ostatnio zgłębialiśmy w ramach kursu, który prowadziłam wspólnie z moim mężem, czy właśnie tych, tych aspektów dotyczących Ajurvedy jako ścieżki zawodowej. Wiem, że ten newsletter, ta komunikacja, te różne inne kanały dochodzą do ludzi i każdy z nich według swojej własnej woli i według swojej własnej wrażliwości i intuicji wybierze to, co mu służy. A że wielu naszych klientów wybiera wielokrotnie, to po prostu biorą w styczniu to, a w marcu to, a w czerwcu to i tak dalej. I zamiast biegać po innych sklepach, że tak powiem, mają poczucie, że tutaj to jest. Widzisz, gdyby ktoś sobie stawiał taki cel, że od teraz będę jak firma Marii, będę produkować tak dużo i ciągle się rozwijać, to bardzo możliwe, żeby mu to nie przyniosło radości, szczęścia i lekkości. Wracając do tego, co powiedziałam na, na początku, skoro w moim DNA jest to, że jak tworzę, to jestem najbliżej Boga, to naturalne, że rady biznesowe typu: "Twórz jeden kurs i sprzedawaj go przez 10 lat w kółko", to są rady, które będą mnie prowadziły do wypalenia. Bo one nie będą mi dawały okazji do bycia w tych stanach, w których czuję się najbardziej radosna. No to taka definicja dla mnie troszeczkę prowadzenia biznesu z duszą. Nie tylko biznesu z duszą, który ma w sobie duszę, ale biznesu z duszą w słuchaniu się w swoją duszę. I tak sobie myślę, że to jest też bardzo ważny temat, dlatego że bardzo często, tak jak ja pracuję też ze swoimi klientkami, i też tak jak obserwujemy rynek, na pewno masz też takie obserwacje, że jest tak dużo różnego rodzaju wzorców, tak dużo tak. jest guru, tak dużo jest m, pokazywania, że tylko ten jeden kierunek jest możliwy i ten, tylko ten jeden kierunek jest najlepszy, a tak naprawdę najlepszy jest kierunek, który służy Tobie, prawda? Mhm. I to jest ciekawe, bo tak sobie myślę, że albo są takie modele biznesowe, że jest taka totalna mikronisza i wiesz, tak wszystko jest w stylu zen, albo jest właśnie taka piękna obfitość jak u ciebie i to dla każdego coś miłego. Pewnie też dużo zależy od tego, jaka jest nasza darma i do czego każdy z nas został powołany. Ja w momencie, w którym zaczynałam Ayurvedę w 2013 roku razem z moim mężem, to w świecie online nie mieliśmy żadnej konkurencji, a w świecie fizycznym też niewielką. I te 9 lat później, do teraz ta konkurencja w cudzysłowie, bo ja tego w ogóle tak nie traktuję, pojawia się w dużej mierze dzięki temu, że my ją aktywnie tworzymy, kształcąc konsultantki Ajurwedy. Więc zobacz, jak z tej historii wynika to, że częścią mojego powołania było stwarzanie tych wszystkich kursów, produktów, tworzenie tych przestrzeni, żeby te kobiety. Wchodziły i zaczęły realizować swoje małe tematy. W tym roku, w którym się spotykamy w 2022, podjęłam decyzję o tym, że wycofuję ze sprzedaży kurs zdrowa tarczyca z ajurwedą i odżywianie, bo już są kobiety, które wykształciłam, które są w tym świetne. I życzę każdej z nich, żeby to usłyszała i wzięła sprawę w swoje ręce, bo są klienci, którzy chętnie pójdą na programy i kursy tego dotyczące. Ja się przesuwam dalej, gdzie nie ma nikogo innego, kto mógłby się tym tematem zająć, a na dzień dzisiejszy dla mnie to są dwa tematy bardzo jasne i oczywiste, płynące z powołania, z duszy. To jest właśnie kształcenie konsultantek, które są stąd i w tych realiach są w stanie zbudować prosperującą, Markę osobistą, czyli nie są rzeczniczkami zagranicznego koncernu, nawet takiego, który jest cudowny i ma dużo uznania, tylko są tak jak ty, Celestyna, Maria, Małgorzata. To są kobiety, które sobą promują, sobą służą i na sobie się opierają. A drugi obszar to jest obszar kobiet przedsiębiorczych, które mają bardzo dużo do powiedzenia w tej dzisiejszej ekonomii, niesłychanie dużo. I jeśli one są w dobrej formie, czyli mają zadbane te swoje, jak ja to mówię, pięta achillesowe, na początku są tego świadome, potem o to dbają i budują swoje biznesy, rozgrywając asami w rękawie, a każda z nas ma inny zestaw asów, to to są kobiety, które będą tworzyć taką strefę znowu mocy bezpieczeństwa dla swoich. Współpracowników, podwykonawców, klientów, którzy do nich przychodzą. A wiadomo, że świat zmierza w tą stronę, że chce, żebyśmy wszyscy byli pracownikami czy tej niewolnikami korporacji. Więc duch przedsiębiorczości zawsze wiązał się z uwolnieniem. A w tej dekadzie pomiędzy 2020 a 2030, to jest praca taka, która nawet powiedziałabym, ratuje świat, jaki znamy, wspieranie osób przedsiębiorczych. Absolutnie, ja to nazywam działaniem ze strefy prosperowania i też to ciekawe jest, że, że właśnie mówisz, że wycofujesz jakiś produkt ze swojej oferty. Bo ja też, na przykład, jako trener soul coachingu, już nie robię 28-dniowych programów soul coachingowych, bo robią je moi certyfikowani soul coachowie. I Dokładnie. To jest też wspaniałe, że jak się zaczyna, jak się jest jakimś prekursorem, to zawsze, pomimo tego, że przekazujemy wiedzę dalej, to i tak mamy te swoje asy w rękawie, jak to nazywasz, i też mamy te kierunki, w których my możemy. Dalej działać na rynku, i nie ma czegoś takiego zupełnie jak konkurencja. To też jest niesamowite. Tu jest jeszcze taka jedna, jeden wątek, który mi przychodzi do głowy jako ważny i w kontekście tej produktywności, twórczości, ale też w kontekście tego przesuwania się, tak jak mówisz. To jest takie zdanie, którym się kieruję, i ono pięknie brzmi: zaufaj wielkości innych ludzi. Zaufaj wielkości innych ludzi. To zdanie przyszło do mnie w medytacji prowadzonej, padło z ust buddy, który do mnie mówił: Jakkolwiek to nie brzmi, mówił do mnie: Patrz kochana, jaki sukces odniosłem w świecie. To dzięki moim mnichom i nauczycielom, bo przecież ja już nie żyję tyle setek lat. I tym się kieruję, jak rozdzielam zadania w zespole, jak zapraszam ludzi do współpracy, jak daję konsultantkom i absolwentkom szansę pokazania siebie. Bo to jest taka marka, którą stworzyłam przez te wszystkie lata wspólnie z moim mężem. To jest marka, która nie boi się dzielenia miejscem, miejscem w uwadze, w miejscem w mediach, miejscem właśnie choćby w newsletterze, bo ona opiera się na poczuciu, że jest wystarczająco dużo dla każdego i im nas więcej, tym więcej będzie tej przestrzeni, a nie na odwrót to nastawienie na obfitość jest kluczowe zwłaszcza właśnie w takim czasie który nas programuje na zamartwianie się i na bycie w lęku to wszystko to co jesteśmy w stanie zrobić żeby wprawić się w stan w którym wierzymy że jest wystarczająco dużo to nam pomaga, a najprostszy sposób pójść na spacer. Po prostu zobacz, z jaką obfitością rośnie trawa, jak stokrotki w grudniu się wybijają, bo na chwilę jest plusowa temperatura, jak drzewa rosną, owocują, niezależnie od tego, co się dzieje w polityce i ekonomii. To kontakt z naturą napełnia mnie za każdym razem takim poczuciem, że naprawdę dla wszystkich wystarczy. A to jest ciekawe, że o tym mówisz, bo ja mówię o tym w moim drugim podcaście, co ci w duszy gra. Mhm. <grafy> Dokładnie, ale też kiedyś miałam takie doświadczenie, kiedy któregoś dnia, no tak jak zawsze w tej naszej duszy przedsiębiorczej, czasami jest ta ciemna noc duszy. I pamiętam, że przechodziłam też jakiś taki kolejny przełom, i zastanawiałam mhm. się, no dobrze, ale skąd ja znajdę tych klientów, są coachów. I wtedy wyszłam przed swój dom i popatrzyłam na swój kasztanowiec. I popatrzyłam na pod tego kasztanowca i zobaczyłam te po prostu setki, mogę spokojnie powiedzieć, tych kasztanów. I, I to jest właśnie tak. To jest właśnie tak. Mamy setki klientów. I skoro tu jesteśmy, to jesteśmy tutaj po to, żeby, żeby im pomagać i żeby, i żeby działać. Że skoro tu jesteśmy, to znaczy, że mamy tutaj być. Mhm. Tak, dokładnie. Skoro masz ten pomysł, skoro widzisz to... W swojej duszy, w swojej wyobraźni przychodzi do ciebie ta wizja, to znaczy, że masz wszystko, czego potrzebujesz, żeby ją zrealizować, i w bonusie rozwój osobisty i uzdrawianie tego, co boli, żeby ta realizacja była możliwa, bo o tym wiesz doskonale, że ten sukces, który jest Twoim udziałem, który jest moim udziałem i wielu kobiet, które się rozwijają, ma w sobie taki element czyszczenia starych rzeczy, uzdrawiania, zamykania, odpuszczania, kalibrowania się na inny sposób myślenia, i mm, myślę, że bardzo dużym uproszczeniem byłoby powiedzenie, że on przychodzi gładko i łatwo. On przychodzi jako owoc dosyć pracowitego sezonu, polegającego na tym, że wnikliwie patrzymy na to, co przeszkadza, co hamuje, gdzie jest to wąskie gardło, gdzie nas coś jeszcze ściska, gdzie nas coś uwiera, i te osoby, które mają w sobie odwagę, żeby tego dotknąć, a poprzez dotknięcie uleczyć, są gotowe na następny poziom swojego sukcesu, czy to w przedsiębiorstwie, czy to w korporacji, czy na ścieżce kogoś, kto zmienia zawód, bo takich kobiet mam naprawdę coraz więcej, zmieniają, czyli na przykład doświadczyły wypalenia zawodowego jako lekarki i teraz dzięki ajurwedzie odradzają się w swoim zawodzie albo wręcz kompletnie wychodzą z dotychczasowej pracy, na przykład prawniczka, która już dłużej nie, nie zniesie podatków i zaczyna ścieżkę konsultantki kobiety, która prowadzi kręgi. No Ja się tak uśmiecham, bo podobna jest historia, są coachów też często z korporacji do duszy, i to też jest takie ważne, że żeby pamiętać o tym, że ta praca zewnętrzna w biznesie jest ważna, ale też jest ważna ta praca wewnętrzna. Ja zawsze powtarzam za Jackiem Kimfieldem, że jedna godzina pracy wewnętrznej to tak jak osiem godzin pracy zewnętrznej. <grystanie> fajne, co? <grystanie> Bardzo fajne. To wiele teraz dzięki temu rozumiem, czemu czasem potrzebuję się przenieść w jakieś cudowne przestrzenie spa, masaży i pięciogwiazdkowych hoteli, bo praca wewnętrzna po prostu żre, że tak powiem, niesamowite. Dokładnie. Energii. I to jest też tak bardzo niedoceniane, mam wrażenie, i też dalej uważane, czasami jeszcze wkładane w kategorię bułgu. -bu, praca wewnętrzna, no nie, no przecież musisz tutaj, marketing i sprzedaż, tak, marketing i sprzedaż, tak, ale zaczynaj od wewnątrz. I właśnie, jeszcze na koniec, bo widzę, że tutaj już nas czas trochę goni porozmawiajmy o tej wewnętrznej pracy. Powiedziałam Ci, że widzę, jak pięknie świecisz i to jest tak niesamowite. Pięknie świecisz, masz tak wspaniały hashtag, jesteś latarnią. Ta metafora do Ciebie przyszła w jakiejś medytacji, jednej z Twoich medytacji. Jak, a propos, jak wspominałaś o Buddzie, to tak jakbym słyszała o podróży duszy, której uczę na Soul Coachingu, Więc to wiesz, to w moim świecie Soul Coachingu, gadający Budda to jest standard. Standard, okej. Okay. Więc los, Ok, więc wracając do tego, że świecisz, jak to jest, że pozwoliłaś sobie świecić? Hmm, no to jest piękne pytanie. Ono nawiązuje do tego, co w sercu jest absolutnie możliwe, jest taką, jest po prostu rzeczywistością, która jest. Jest możliwością, którą, którą głęboko czujesz. Ja od zawsze czułam się powołana do jakichś większych działań i większych celów. Po prostu to czułam, mając kilka lat, mając kilkanaście lat. Tylko to się czuje, po prostu to się czuje i naprawdę nie jestem pod tym względem niezwykła. Większość osób, z którymi pracuję długo, one też w końcu dochodzą do tego, że przyznają to, że one też to czuły. I to, to powołanie do czegoś wielkiego to może być powołanie do wychowywania trójki dzieci, do gotowania fantastycznych posiłków w ramach restauracji, do podawania ludziom leków, do porządkowania spraw księgowych. Różne są te wielkie I do bycia po prostu ale... szczęśliwym i pokazywaniu by... tego, że można. Tak. To, to jest coś, co jest w duszy każdej z nas jako takie pragnienie, z którym przychodzimy, tak jakby nasze życie miało sprzyjać urzeczywistnieniu tego. I to, to pragnienie bycia taką właśnie w swoim blasku, tym, co czułam w sercu, było we mnie odkąd pamiętam. A jednocześnie, też przez jakieś niefortunne wydarzenia, jakieś wiesz, od niechcenia rzucone zdania, różnego rodzaju napięcia między rówieśnikami i moje takie błędne przekonania na temat tego, co służy, a co nie, to się zaczęło gdzieś chować, 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 aż się schowało do momentu, w którym wyglądałam tak, jak się ludziom podobało, zachowywałam się też tak, jak im się podobało, ale byłam głęboko nieszczęśliwa do tego. Coraz bardziej obciążona różnymi dolegliwościami. Tu mnie gdzieś bolało, tu mi było zimno, tu mi szczykało, tam w ogóle przepłakiwałam przy jakimś serialu i tak pomyślę o tym okresie jak miałam dwadzieścia parę lat, kiedy wydawało się, że już wszystkie reguły życia społecznego poznałam i operuję nimi doskonale, a czuję się tak daleko od siebie jak jeszcze chyba nigdy w życiu. I doszłam do takiego momentu, w którym sobie uświadomiłam, że albo będę sobą, albo po prostu mnie nie będzie, bo to kim się stałam, to jest jakiś zlepek oczekiwań, które ja czytuję, że oczekuje się wobec mnie, że. No i zaczęłam dzięki ayurvedzie przede wszystkim odkryłam siebie. Co to znaczy? Kim ja jestem? Jakie mam potencjał? Jakie są moje słabe strony? Co je nasila? Jak mogę wykorzystywać ten geniusz, który jest w każdym z nas? I krok po kroku, mając to oparcie w, w głębokim samopoznaniu, jakie daje Ayurveda, po prostu szłam i dalej idę. Krok po kroku. I to są naprawdę takie małe kroki. I za każdym razem, jak coś mnie przyciąga, coś mnie zaprasza, to nie zatrzymuję się, nie cofam, tylko dalej idę. A jak widzę, że faktycznie jakoś ciężko mi przychodzi podniesienie tej nogi, następny krok wydaje się po prostu nie do zrobienia. To rozglądam się za jakąś mądrą kobietą, która jest kilka kroków przede mną, i mówię o tym bardzo otwarcie, bo myślę, że o tym się za mało mówi, że za sukcesem nas, kobiet, które osiągają dużo, stoją czasem naprawdę grupy kilku, kilkunastu, czy kilkudziesięciu mentorów, coachów, ludzi, którzy nas wspierają. Wtedy się rozglądam do której tym razem do tej, do tej, do tamtej, do tego, może w tamto miejsce, bo to czasem jest mentor, czasem jest coach, czasem jest osteopata, czasem jest kosmetyczka, czasem jest po prostu polskie morze, gdzie mogę pójść, żeby zaczerpnąć tego, co pomoże mi zrobić kolejny mały krok. I widzisz, filozofia małych kroków, którą uwielbiam, to jest coś, co daje spokój. Poprzez zdanie rób to, co możesz z tym, co masz, czyli rób ten jeden mały krok, a zarazem, jak popatrzysz na tą podróż później, to zobaczysz, że te małe kroki na przestrzeni, tak jak w mojej marce osobistej, w mojej firmie, w moim życiu na przestrzeni dziewięciu lat, dają ten efekt. Który w końcu, tak jak ja patrzę dzisiaj na siebie, na, na tą kreację, jaką jest Agnia Jurweda, na szkoła Jurwedy, to ja w końcu czuję, że to jest to samo. Kim ja jestem i jak ja siebie czuję. Czy jakbyś mnie spotkała na ulicy, to spotkałabyś po prostu jeszcze jedną odsłonę tego, co widzisz w mediach, czy widzisz w newsletterze, to w końcu jest na równi. A przez lata czułam, że umniejszam sobie, chowam się w cień, tylko że ten cień ani nie uszczęśliwia ludzi. Breaking news: oni się nie czują lepiej tylko dlatego, że ty postanowiłaś przesunąć się w cień. Ani też nie uszczęśliwia mnie, a niestety jest, jest no świetnym podłożem do rozwoju chorób psychosomatycznych i do rozwoju takiego głębokiego cierpienia płynącego z tego, że tracimy szansę, którą dostaliśmy. Ja głęboko wierzę w to, że przychodzimy na ten świat z zestawem cech. W Ayurvedzie mówimy DOSZ, unikalną kombinacją DOSZ, ale przychodzimy też z takimi zadaniami, które sami sobie wyzna wyznaczyliśmy na tą planszę, na ten Moment i staniecie do tych zadań to jest spełnienie tego, czego sobie sami zażyczyliśmy. A nie staniecie to jest troszkę tak, jakbyś siedziała w restauracji, jesteś spragniona, zamówiłaś szklankę wody, kelner ci przyniósł, a ty kontemplujesz, możesz wypić. No i naprawdę czasem tak jest, że siedzimy przed tą szklanką wody i wydaje się po prostu, że z naszego życzenia wynika, że ona przyszła, a my kontemplujemy albo wręcz nie wypijamy. I też nie wypijamy, bo często właśnie nie pozwalamy sobie poprosić o pomoc. A to jest takie kluczowe i takie ważne, żeby powiedzieć sobie: no, okej, okay, dalej nie pójdę sama. Po prostu muszę poprosić o pomoc. I a propos biznesu, a propos wskazówek Twoich. Jakie masz trzy, trzy Twoje wskazówki do prowadzenia prosperującego biznesu i takiego właśnie zgodnego ze swoją duszą? Hmm. Pierwszą, to jest taka najbardziej na teraz. Ja teraz, teraz jestem w trakcie takiego, nazywam to blue break, czyli jestem, spędzam kilka dni poza domem, jestem w jakimś pięknym miejscu, w którym jest spa, w którym jest natura. Robię przerwę od codzienności, i tą przerwę doskonale rozumieją już moi bliscy, mój mąż, który mnie wspiera w tym, żebym ja mogła być tu, a on jest w tym czasie w domu z dziećmi, rozumieją też to moje dzieci. To by była moja pierwsza wskazówka. Jeśli potrzebujesz przerw, to rób je regularnie. Ja dziewięć lat temu mogłam sobie pozwolić na pół popołudnia w spa. Teraz mogę sobie pozwolić na tydzień w pięknym miejscu. Ale to, że cały czas widziałam, że to jest ważne, doprowadziło do tego, że stało się to częścią rutyny, częścią prowadzenia biznesu, jakby nie było, po to, żeby się zasilić, odżywić, zregenerować. I załadować nowe wskazówki i nowe pomysły. Więc Blue Breaks tak. regularnie polecam. <laughs> Divine Download, wtedy się zaczyna. <laughs> Dokładnie, wtedy się zaczyna pobieranie tych boskich wskazówek. A w takich czasach jak te, to jest bardzo istotne, żebyśmy czuły się połączone z górą i prowadzone, zasilane przez coś większego od nas. To by była moja pierwsza wskazówka. Druga. Korzystaj z pomocy fachowców, coachów, mentorów. Naprawdę nie wahaj się pójść. Poszukać, zapytać o pomoc, zapytać o drogę do kogoś, kto pomoże ci, uzdrowić to, co się gdzieś zacisnęło. Ja lubię mówić o wąskich gardłach. Jakie jest wąskie gardło tego pomysłu, tego przedsięwzięcia, Twojego kolejnego kroku? Każda z nas je czuje. Czasem to jest jakieś przekonanie, czasem to jest uwięzienie w starych oczekiwaniach, w jakichś skryptach rodzinnych, w przekonaniach na temat pieniędzy. Osoba, która potrafi to. Odkodować, rozcyfrować, rozplątać, bo to równie dobrze może być osteopata tajka, która masuje bardzo intensywnie Twój bark. To są osoby, które pomagają iść do przodu, i mm, korzystanie z nich na porządku miesięcznym czy na porządku tygodniowym jest częścią prosperującego biznesu. Absolutnie. <laughs> No i trzecia rzecz, widzę to coraz bardziej, że szczególnie jak osiągamy taki duży sukces, tak jak ty o sobie mówisz, że jesteś mentorką dla kobiet, które prowadzą sześcio-siedmiocyfrowe biznesy, mój biznes od trzech lat stał się biznesem siedmiocyfrowym i, i kontynuuje ten trend, to wiem, że niesamowicie istotne jest tworzenie kręgów, w których mamy zaufanie. I możemy mówić o swoich słabościach, o swoich rozterkach, możemy się otworzyć. Bo jak już jesteśmy takie mocne biznesowo, to zaczynamy mieć też to, to, to właśnie ten rodzaj takiej ochrony, pancerza, skorupy, który niestety bardzo zubaża życie. Dla mnie to nawet z mojej astrologicznej jakby takiej rozpiski widać, że im bardziej jestem. Taka właśnie mocna i przez innych postrzegana jako mocna, tym bardziej potrzebuje znajdować sytuacje, w których ja jestem kimś, kto może pokazać swoją tak zwaną słabość, otworzyć się, popłakać, powiedzieć, że nie wie. Bo Jedno na każdym to są... etapie to jest. Bo, bo na każdym etapie to jest. I to widać jedna z też z kobiet, z których ty korzystasz z jej mądrości, ma nawet takie swoje stowarzyszenie, które nazywa się Trust. Kontempluje to naprawdę ostatnich kilka tygodni, że za... czemu tak. Bo zaufanie na pewnym poziomie biznesu jest niesamowicie istotne. Czyli powiedziałabym tak, rozglądaj się wokół siebie, chodź w takie miejsca, w których możesz poznać kobiety i mężczyzn, którym potem zaufasz, żeby się z nimi regularnie, cyklicznie spotykać. Na żywo, online, na Whatsappie, na Facebooku, jak chcesz, żeby to była osoba, do której napiszesz ze swoim sukcesem, ale też ze swoim pytaniem albo z tym, Boże, jestem w czarnym... Tak jest. I czekam, aż się skończy. <grym> I to jest okej. Okay. To jest naturalne na każdym etapie naszego biznesu. I to też jest fajne, że, że kiedy mówisz o tych kręgach, to, to jest taki sygnał, że wcale na tym wierzchołku nie musi być tak samotnie. Nie, nie musi być. Nie musi być. I zresztą zobaczmy się, spotkałyśmy parę minut przed tym nagraniem i też jak. Ty wchodzisz z zaufaniem, i ja, ja wchodzę z zaufaniem. To szybko możemy się czymś obdarować, co prowadzi nas dalej do jeszcze większych sukcesów, jeszcze większej obfitości. No to wchodźmy z zaufaniem do siebie, do duszy, do biznesu i do naszej darmy. Dziękuję Ci, Mario. Dziękuję Ci bardzo, Celestyna, za zaproszenie i wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten odcinek. Jeżeli tak, przekaż go dalej, aby więcej kobiet prosperowało z lekkością i zmieniało ten świat na lepsze. Zróbmy to razem. Zapraszam Cię też do mojego drugiego podcastu Co Ci w Duszy Gra, w którym pokażę Ci, jak rozmawiać ze swoją duszą i prowadzić swój biznes z lekkością. Aha, a tak w ogóle, to znajdziesz mnie na www.celestyna.pl. Do usłyszenia!